Wieczór. Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Za łatwa strata. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Fernandez. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Acuña. Nacho. Strata teraz. Fernandez. Lucas Vázquez. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. I teraz Pedri. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego. Szukają luki. Dobra ta interwencja. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Szansa, czy przełamie im pas? Obronił, ale piłka w grze. Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Prowadzą zatem 1-0. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Pytanie znajduje Bruno Fernandesza. Czy wykorzysta tę okazję? Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Udało się! Broni karnego! Duże brawa! Centra w pole karne. Ryzykowne zagranie. Galeno traci piłkę. Nacho. Nacho. Zagranie do Araujo. Bruno Fernandes. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Z piłką Pedri. Z
spokojnie sobie klepią, szukają szansy na odrobienie straty. I teraz Pedri, to może być wyrównanie. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Williams, chyba musi być gol. A jedna... Tak, górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Głęboko w pole karne zagrywa i nici z kornera. Wybija piłkę. A oto przy piłce Fernandes. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. No to mamy 2-0. A jedna, offside. Chyba wszyscy są lekko zaskoczeni. Goście całkowicie oddali posiadanie gospodarzom. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Zmniejszają stratę i teraz na pewno spróbują wyrównać. A zatem mamy wynik 2-1. Z piłką Pedri. Lucas Vázquez. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Uwaga, górą teraz podanie. I teraz Pedri. Czy będzie z tego wyrównanie? Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Bruno Fernandes. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. No i zaczynamy, proszę Państwa. Przed nami drugie 45 minut, które pokaże, czy Big Trouble utrzymają przewagę. No, ale trik.
Bellingham stracił piłkę. Z piłką Pedri. Bellingham przy piłce. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Iñaki Williams ma teraz piłkę. Świetna interwencja, znowu są przy piłce. Jude Bellingham. Z piłką Pedri. Lucas Vázquez. Acuña. Sterling poderwał się do ataku. Jest już na połowie rywali. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Iñaki Williams ma teraz piłkę. Po tej interwencji wznowimy grę z narożnika boiska. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Rodrigo De Paul. Williams, chyba musi być gol. Proszę! Państwa, bramka! Powiększają przewagę. Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki. Szkopuł w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w ich grze występują wszystkie słabe punkty słynnej tiki-taki. Gra z piłką jest bezproduktywna, zaczyna być celem samym w sobie, a przecież powinno nim być strzelanie bramek. No, może teraz coś się uda. Niedokładnie, przejmują piłkę. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Kiedy pomyślę o tej sytuacji sprzed chwili, zadaję sobie jedno pytanie. Jak on to wyjął? To czysta magia, a na pewno szósty zmysł. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy. Nacho, zagranie do Araujo, Carvajal, dobra presja teraz, mają piłkę. Koke ma teraz piłkę, kibice wstają z miejsc. Dembele i piłka dociera do Koke. Koke, ale był czujny, brawo. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Będzie strzał, uwaga! I udana interwencja. Kibice zrywają się z miejsc. Oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Nacho. Kessie. Kessie. Przed nami ostatni Uwaga, wychodzi sam na sam. Ajajaj, sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Lucas Vázquez. I teraz zbiega do środka. Koke ma teraz piłkę. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Oj, wolno zbierają się do tego powrotu.
Piłkę dostał Williams. Naciskają. Dembele. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Mocne wejście, ale czyste. Z piłką Pedri. Acuña. Do Pedriego. To musi wejść. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Piłka zagrana do Sterlinga. Złapią kontakt. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Frank Kessier. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy...